Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Michała Zygara. Wszyscy ludzie Kremla. Tajne życie dworu Władimira Putina. Czyta Tomasz Ignaczak. Wstęp. Kiedy w grudniu 2015 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej odebrali mi akredytację korespondenta i kazali wynosić się z kraju, zacząłem w pośpiechu zastanawiać się, co jeszcze przed wyjazdem na zawsze muszę załatwić. Wysokie miejsce na tej liście zajmowało: koniecznie kupić książkę Michaiła Zygara Wszyscy Ludzie Kremla. Myślałem o niej od dawna, ale odkładałem na po nowym roku, kiedy cała Rosja ma długaśne ferie. Kierownictwo kraju ma urlop, a korespondenci dużo wolnego czasu, choćby na odrabianie zaległości w lekturach obowiązkowych, a o książce Zegara było w Moskwie głośno. Znajomi, którzy znają się na pisaniu, bardzo ją chwalili. Noblistka Swietłana Aleksiejewicz oceniała ją jako najlepsze studium tego, co wydarzyło się w Rosji przez ostatnie dwadzieścia lat. Borys Akunin, autor bestsellerów o Fandorinie, uważa pracę zegara za pełną treści, napisaną z zadziwiająco zimną krwią i obiektywną współczesną historię państwa rosyjskiego. A nawet ci, którzy krytykowali książkę, też raczej zachęcali do sięgnięcia po nią. Bo napadali nie na to, co napisane, lecz z pozycji państwowo twórczych na tego, kto napisał. Choćby za to, że przez długi czas, od 2010 do 2015 roku, kierował odrażającym kanałem telewizyjnym doszt. Odrażającym, bo na tyle niezależnym, śmiałym, że na polecenie Kremla wypędzanym z sieci kablowych. A Zygar znany jest nie tylko z szefowania niepokornej telewizji. Jako bardzo młody reporter przeszedł przez wszelkie możliwe punkty zapalne. Był na wojnach w Iraku, Libanie, Palestynie. Pisał o rewolucjach na Ukrainie, w Kirgizji. Błysnął jako współautor razem z Walerym Paniuszkinem ważnej i docenionej na świecie książki Gazprom. Nowa broń Rosji. Wszystkich ludzi Kremla kupionych przed wyjazdem czytałem już w Polsce. I książka rzeczywiście okazała się majstersztykiem gatunku historia współczesna. Ona... Uświadamia czytelnikowi, kim jest nawet nie tyle sam jeden Putin, ile kolejne wcielenia współczesnego cara panującego od sierpnia 1999 roku, kiedy to Borys Jelcyn wskazał na niego jako na swego dziedzica. Cofając się razem z zygarem w niedawną przecież przeszłość, przypominamy sobie, a może i odkrywamy, że Putinów było wielu. Oni się przepoczwarzali. Kolejne wcielenia zaprzeczały poprzednim. My go teraz widzimy jako groźnego wojennego przywódcę, który ma ambicje stanąć na czele światowych sił antyliberalnych i wzywa konserwatystów wszystkich krajów, by jednoczyli się wokół wartości tradycyjnych przeciw Zachodowi i globalizacji. Widzimy tego, który prowadzi wojny, ingeruje w wybory w USA, próbuje instalować sympatycznych sobie polityków na czele potęg europejskich. A przecież kiedyś to był zupełnie inny car. Najpierw zaskoczony, a na pewno zadziwiony tym, na jakie wyżyny go zaniósł los i to wbrew jego własnej woli, jakby ogarnięty lękiem wysokości. Pierwszy raz, jako świeżo upieczonego premiera i delfina, widziałem go na wystawie lotniczej pod Moskwą. Był jak sprężynka, jak żywe srebro, jakże inny od majestatycznego, powolnego w ruchach i mowie Jelcyna. Ale przy tym strzelał oczami, niepewnie przyglądał się otaczającej go świcie, jak ona reaguje na jego słowa i gesty. Jeszcze nie rozumiał, że świta będzie mu tylko przyklaskiwała. Dziś wręcz trudno w to uwierzyć, ale zaczynał swe panowanie jako liberał, obiecujący reformy, postęp na wzór zachodni. Kiedy już został prezydentem, do Moskwy zjeżdżali się, a robili to chętniej i często kapitanowie wielkiego światowego biznesu, by zrozumieć, kim jest Mr. Putin. I byli zachwyceni, że to gość, z którym można robić interesy. Rękę ma być może przyciężką, jako były kagiebista, ale przecież mięczaki do rządzenia takim krajem się nie nadają. Zygar znakomicie opisuje, jak Rosja Putina i chciała i próbowała wejść do NATO, jak druk Silvio, czyli premier Włoch Berlusconi, urządził uroczysty szczyt paktu w Rzymie, by uczcić powstanie rady Rosja-NATO, co miało być zapowiedzią przyszłego członkostwa. Jak trudno dziś uwierzyć, że to kiedyś rzeczywiście było. A samo proste przypominanie tego, kim kiedyś był dzisiejszy gospodarz Kremla staje się momentami jego demaskowaniem. Zygar przypomina choćby to, że prezydent Rosji już w 2008 roku, rozmawiając z George'em Bushem w Bukareszcie, ostrzegał, że jeśli Ukraina wejdzie do NATO, to wejdzie bez Krymu i Wschodu, po prostu się rozpadnie. To było już oczywiście po tym, jak sam Kreml rozstał się z marzeniami, że Federacja Rosyjska stanie się członkiem NATO z prawem decydowania o sprawach sojuszu. Ale to było też wiele lat przed drugim krwawym Majdanem w Kijowie, po którym Moskwa, jak tam uparcie twierdzą, musiała wysłać swe wojska na Krym, by uchronić tamtejszych rosyjskojęzycznych od faszystowskiej hunty. Aneksja Półwyspu, wojna w Donbasie wcale nie były reakcją na wydarzenia na Ukrainie, lecz akcją planowaną, zanim do nich doszło. Zygar oprowadza czytelnika, niczym przewodnik prowadzący zwiedzających po galerii portretów składających się na poczet Putinów. Jest Putin lwie serce, potem Putin wspaniały, Putin groźny i ostatni, Putin Święty. Ale nie, przecież nie ostatni. Przed nim jeszcze kolejna, rozpoczynająca się w 2018 roku sześcioletnia kadencja prezydencka. Według konstytucji ostatnia. Ale czy aby na pewno? Bo jeśli ojczyzna będzie potrzebowała, by przywódca jej nie zostawił? Być może doczekamy się kolejnego tomu, w którym zegarowi przyjdzie tworzyć kolejne portrety kolejnych wcieleń Putina. Ale to nie on je będzie tworzył. I nawet nie sam prezydent Rosji będzie ich autorem, bo jak mówią Rosjanie, króla tworzy świta. W tym przypadku właśnie wszyscy ludzie Kremla. Zygar ich przedstawia pisze, jak przychodzą, rosną w siłę, uzyskując dostęp do ucha, obrastają bogactwami, odchodzą, niektórzy przepadają. Ale praca świty nad kolejnymi wcieleniami cara trwa i będzie trwać. Ich to przecież nie jest nic nowego. O Stalinie opowiadają, że kiedy chciał nauczyć rozumu znanego z hulaszczego trybu życia syna Wasilia, postawił go przed swoim wielkim portretem. Nie myśl, że jesteś Stalinem, nawet ja nim nie jestem. Stalinem jest on, powiedział, wskazując na obraz. Wacław Radziwinowicz. Wprowadzenie Kiedy zaczynałem pracę nad tą książką, chciałem, by powstała historia zmian, które zaszły w Rosji w ciągu ostatnich piętnastu lat. Jak zmieniał się sposób postrzegania rzeczywistości przez Władimira Putina i jego najbliższe otoczenie, jak kształtował się jego dzisiejszy światopogląd, od czego wszystko się zaczęło i do czego nas zaprowadziło. Ale szybko się okazało, że taka rekonstrukcja nie będzie prosta. Pierwszoplanowi uczestnicy zdarzeń nigdy nie pamiętają, co działo się naprawdę, i każdy konstruuje swoje wspomnienia tak, by jego było na wierzchu. Przekonałem się o tym, rozmawiając przez kilka lat z kilkudziesięcioma osobami z najbliższego otoczenia Władimira Putina. Pracownikami administracji prezydenta, członkami rządu, deputowanymi Dumy Państwowej, przedsiębiorcami z listy najbogatszych Rosjan publikowanej przez Forbesa, a także z zagranicznymi politykami. Prawie każdy z nich przedstawiał mi własną wersję historii, która nigdy nie przecinała się z wersjami innych osób. Moim rozmówcom często wypadały z pamięci fakty, mylił im się czas zdarzeń, nie mogli sobie nawet przypomnieć własnych słów i czynów. Jeszcze jedno było w ich opowieściach wspólne. Wszyscy prosili, bym się na nich w książce nie powoływał. Ale dzięki temu, że zwywiadowałem tak dużą liczbę osób, udało mi się ostatecznie stworzyć wyraźny obraz najnowszej historii Rosji. Okazało się, że tak naprawdę jest to historia człowieka, który przez przypadek został królem. Początkowo chciał po prostu utrzymać się przy władzy, ale kiedy zaczęło mu się powodzić, dostrzegł swoją szansę. Mógł zostać wojownikiem i reformatorem. Współczesnym Ryszardem lwie serce. Zapragnął przejść do historii, ale potem zapragnął również dobrego życia. Został więc królem wspaniałym. A kiedy zmęczył się swoją wspaniałością, postanowił, że odpocznie. Zrozumiał jednak, że już nie może sobie pozwolić na odpoczynek, ponieważ stał się częścią historii, został carem, carem groźnym. Jak zachodziły w nim te wszystkie przemiany? Decydujący wpływ miało tu jego otoczenie, wielobarwna świta, która przez wszystkie te lata podtrzymywała jego królewskość, dwór, który pochwycił go i manipulując lękami oraz pragnieniami, wyniósł wysoko. Tam, gdzie on sam nie spodziewał się nigdy znaleźć. Znając zakończenie tej historii, łatwo ją odtworzyć, tak by była konsekwentna i logiczna. Można odnieść nawet wrażenie że wszystko w tej historii prowadziło do tego, z czym mamy dziś do czynienia, tak jakby od początku w tle wydarzeń istniał pewien elementarny plan. Ale tak naprawdę to ich bohaterowie post factum wymyślają uzasadnienia własnych działań, odnajdują przyczyny, których w rzeczywistości nie było i sensy, których się wcześniej nawet nie domyślali. W ostatnie piętnaście lat historii Rosji nie jest bowiem wpisana żadna wyraźna logika. Łańcuch wydarzeń, który udało mi się odtworzyć, odsłania brak planu czy początkowej strategii zarówno u samego Putina, jak i w jego otoczeniu. Poszczególne wydarzenia, to co najwyżej taktyczne posunięcia, dynamiczna reakcja na zewnętrzne bodźce, nie prowadząca do żadnego ostatecznego, zaplanowanego celu. Uważne śledzenie czynów oraz motywów rosyjskich polityków z ostatnich 15 lat upewni nas tylko, że teorie spiskowe nie mają tu zastosowania. A jeśli pojawi się przed nami wątpliwość, co tak naprawdę było przyczyną tego lub innego wydarzenia, zły zamiar czy błąd, zawsze należy wybrać to drugie. Czy rządzący Rosją w 2000 roku wiedzieli, do czego doprowadzą po 15 latach swoich rządów? Nie. Czy w 2014 roku wiedzieli, jak powitają rok 2015? Również nie. Gdy pisze rządzący w liczbie mnogiej, nie jest to błąd. Przyjęło się sądzić, że wszystkie kluczowe decyzje podejmuje w Rosji tylko jeden człowiek Władimir Putin. Ale to tylko część prawdy. Wszystkie decyzje rzeczywiście podejmuje Putin, ale Putin to nie jedna osoba. To ogromny zbiorowy rozum. Dziesiątki, nawet setki ludzi codziennie zgadują, jakie decyzje powinien podjąć Władimir Putin. Sam Władimir Putin cały czas zgaduje, jakie decyzje powinien podjąć on sam, żeby być popularnym, żeby być zrozumiałym i aby zyskać aprobatę zbiorowego Władimira Putina. Ten zbiorowy Władimir Putin przez lata konstruował swoje wspomnienia w ten sposób, żeby sobie udowodnić, że zawsze miał rację, żeby przekonać samego siebie, że jego działania były bezwzględnie logiczne, że miał plan i strategię, że nie popełniał błędów, a jego kolejne kroki były reakcją na realia, z którymi przyszło mu się zmierzyć, bo przecież walczył z wrogiem. Nieustannie toczył wyczerpującą wojnę. Tak, moja książka to przede wszystkim historia urojonej wojny. Wojny, której nie można zakończyć, bo najpierw trzeba by przyznać, że nigdy jej nie było. Część pierwsza. Putin pierwszy lwie serce, rozdział pierwszy w którym Aleksandr Wołoszyn, ideolog Kremla, nauczył się tolerować Lenina. Aleksandr Wołoszyn to modelowy kapitalista. W jego wyglądzie jest coś z amerykańskiego wuja sama, takiego jakim przedstawiano go na radzieckich karykaturach, siwa brudka plus zimne, przenikliwe spojrzenie. Do pełnego obrazu brakuje tylko cylindra, worka dolarów i bomby za plecami. Biuro Wołoszyna znajduje się w centrum Moskwy na Polance, dziesięć minut piechotą od Kremla. Wygląda bardzo ascetycznie, jest tu wszystko, co niezbędne do pracy, ale żadnych luksusów. Sekretnemu właścicielowi świata, luksusy nie są potrzebne. Wołoszyn nie jest oratorem, mówi cicho, a gdy się złości, nawet trochę się jąka, a przy tym lubi nadużywać angielskich słów. Nie chodzi o zapożyczenia, tylko obce słowa, które są częścią jego profesjonalnego słownika. Sytuacja na Ukrainie już nie jest manageable. W głowie zawsze powinna być agenda. Zapanował kompletny deadlock. Ważne jest zdanie głównych stakeholders. Nie robi tego demonstracyjnie, tak mu wygodniej, przecież nie jest politykiem, tylko biznesmenem. Swoją najważniejszą historyczną misję, Wołoszyn zapewne uważa za wypełnioną: zagwarantował Rosji polityczną stabilność i kapitalizm, ma więc teraz spokój. Mówi, że nie żałuje, iż dziś nie ma wpływu na bieżącą politykę. O polityce woli rozmawiać językiem wybitnie oficjalnym i służbowym. Amerykanie stworzyli u siebie ogromną, zróżnicowaną i otwartą na innowacje gospodarkę dzięki najostrzejszej konkurencji. Równie silną konkurencję widać w amerykańskiej polityce, w tym także wewnątrz głównych partii. Dzięki temu wykształcił się tam stabilny system polityczny, odrzucający skrajności. W polityce międzynarodowej Stany Zjednoczone po zniknięciu Związku Radzieckiego stały się de facto monopolistą. Z powodu braku konkurencji stały się pewne siebie, nieefektywne i nieracjonalne. Popełniły masę poważnych błędów, spowodowały ogromne straty w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, zaszkodziły również same sobie. Zresztą, choć o Ameryce wypowiada się krytycznie, to jednak jest w tym czułość. Pełno w jego opowieści nieoczekiwanych detali. Tu przypadkiem poznał George'a Busha, a tam zobaczył starą znajomą kondolizę Rice, ale postanowił się nie witać. Prawdziwą wściekłość wywołuje w nim sprawa ukraińska. Oburza go polityka władz Ukrainy w stosunku do rosyjskojęzycznych obywateli. Spróbowaliby Kanadyjczycy traktować tak francuskojęzycznych mieszkańców Quebecu. Dopiero by zobaczyli. Pochować Lenina. W 1999 roku opracowano na Kremlu precyzyjny plan pochowania Lenina. Jego ciało miało zostać wyniesione z mauzoleum na Placu Czerwonym i w środku nocy wywiezione do Sankt Petersburga. Oczywiście przy zachowaniu największej tajemnicy. Rano wszyscy się budzą, ale Nina na Placu Czerwonym już nie ma. Dokładnie w taki sam sposób, 38 lat wcześniej, późnym jesiennym wieczorem, z mauzoleum zostało wyniesione ciało Stalina. Jednak nie przeniesiono go daleko, tylko pochowano tuż obok pod murem kremlowskim. Dla nikity chruszczowa, ówczesnego przywódcy ZSRR, był to symbol destalinizacji i dyskredytacji kultu jednostki. Ponowny pochówek lenina miał się odbyć dostojnie i bez chamstwa, wspominają pracownicy administracji Kremla. Po prostu na kilka następnych miesięcy cmentarz wołkołowski w Sankt Petersburgu, miejsce, gdzie pochowane są matka oraz siostry Lenina i gdzie, zgodnie z legendą, chciał zostać pochowany również założyciel państwa radzieckiego, należałoby otoczyć kordonem i znieść kilka miesięcy protestów członków partii komunistycznej. Po pewnym czasie nastroje by się uspokoiły. Planowano rozebranie mauzoleum, a na jego miejscu zbudowanie pomnika ofiar totalitaryzmu, żeby wszystkim odechciało się go burzyć. To miało być decydujące uderzenie w ideologię komunistyczną. W tamtej chwili właśnie to było dla Kremla najważniejszym zadaniem pokonać komunistów i nie dopuścić do reaktywacji tego co radzieckie. Gabinet szefa Kremlowskiej administracji Aleksandra Wołoszyna znajdował się jakieś 10, może 15 metrów od sarkofagu Lenina w mauzoleum. Mówi się, że Wołoszyn lubił żartować. Ode mnie do trupa w linii prostej jest nie więcej niż 15 metrów. On tam leży, ja tu pracuję. Nie przeszkadzamy sobie. W rzeczywistości Lenin bardzo przeszkadzał. Prezydentowi Borysowi Jelcynowi przeszkadzał zerwać z przeszłością. Dla niego pochówek wodza rewolucji stałby się symbolem tego, że rzeczywiście nastały nowe czasy, a wprowadzone zmiany są nieodwracalne. Przecież 38 lat wcześniej dla Chruszczowa podobnym symbolem był pogrzeb Stalina. Dlatego jako pierwszy przeniesienie ciała lenina z mauzoleum na cmentarz zaproponował jeszcze w 1991 roku pierwszy mer Petersburga, Anatolii Sobczak. Ale ani wtedy, ani w ostatnich latach swoich rządów Jelcyn nie mógł spełnić jego prośby. Nie chciał wywoływać konfliktu z komunistami. Dla Wołoszyna Lenin był jednak czymś więcej niż symbolem. Był konkretnym, zawsze żywym graczem w bieżącej polityce. Walka z partią komunistyczną była najważniejszą częścią codziennych trosk głównego stratega Kremla, ale Lenin był też jego asem w rękawie, szansą na obezwładnienie przeciwnika. Komuniści stali się główną siłą w parlamencie i dlatego mieli możliwość torpedowania każdej z kluczowych reform. A po krachu finansowym w 1998 roku faktycznie kontrolowali rząd, na którego czele stał 69-letni Jewgenij Primakow, były kandydat na członka biura politycznego KCKPZR i były minister spraw zagranicznych Rosji. Do końca prezydenckiej kadencji Borysa Jelcyna, zgodnie z Konstytucją, pozostawało trochę więcej niż półtora roku i wydawało się, że komuniści nigdy nie byli tak silni. Partia Komunistyczna uruchomiła procedurę impeachmentu przeciwko prezydentowi Jelcynowi, oskarżając go o pięć rzeczy. Pierwsza to rozpad ZSRR, rozwiązanie Rady Najwyższej w 1993 roku. Następnie o wojnę w Czeczeni. Rozpad armii oraz ludobójstwo narodu rosyjskiego. Premier Primakow, na którego komuniści zagłosowali jednogłośnie, zajmował pierwsze miejsce w rankingach najpopularniejszych polityków Rosji i zdawał się najpewniejszym kandydatem na prezydenta. Szczególną popularność przyniósł mu wymowny antyamerykański gest zawrócenie samolotu nad Atlantykiem. 24 marca 1999 roku Primakow leciał do Waszyngtonu, ale gdy zadzwonił do niego ówczesny wiceprezydent USA Al Gore i poinformował, że USA zaczynają bombardowanie Jugosławii w celu zakończenia konfliktu w Kosowie, oburzony Primakow zawrócił samolot i zamiast w Waszyngtonie wylądował w Moskwie. Prasa rosyjska. Prokremlowska i liberalna skrytykowała Primakowa za populizm i kokietowanie komunistycznego elektoratu. Pierwszy powstały jeszcze w czasach ZSRR i wciąż ważny w Rosji ekonomiczny dziennik Komiersant przekonywał, że z powodu gestu Primakowa Rosja straciła 15 miliardów dolarów, które mogłaby zarobić po podpisaniu przygotowanych w Waszyngtonie porozumień tym samym premier Rosji dokonał własnego wyboru. Wyboru prawdziwego komunisty, bolszewika, gotowego całkowicie zlekceważyć interesy swojej ojczyzny oraz narodu na korzyść internacjonalizmu zrozumiałego tylko dla niego i byłych członków KPZR. Krytykował premiera komiersant. To zawrócenie samolotu nad Atlantykiem było pierwszym gestem państwowego antyamerykanizmu w latach dziewięćdziesiątych. Pokazało przy okazji, jak wielki poklask może wywołać taki gest w odartym z poczucia narodowej dumy społeczeństwie. Gest ten zainicjował również decydujące starcie o władzę między antyzachodnimi konserwatystami, których liderem i symbolem był premier Prymakow, a prozachodnio nastawionymi liberałami, pragnącymi nie dopuścić do recydywy komunizmu, którzy nie mieli lidera. Ale mieli tajnego koordynatora, szefa kremlowskiej administracji Aleksandra Wołoszyna. Skoro już starcie tych sił stało się faktem, trzeba było komunistów wyprowadzić z równowagi. Wydawało się, że skutecznym, choć rytualnym raczej uderzeniem mogło być przeniesienie ciała wodza rewolucji z mauzoleum na cmentarz. Ale coś przeszkodziło zrealizować ten plan prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przenieść ciało Lenina można było w jednym z trzech przypadków: albo na prośbę potomków, ale krewni Lenina byli temu kategorycznie przeciwni, albo zgodnie z decyzją miejscowych władz, czyli mera Moskwy, Jurija Łuszkowa, jeśli miejsce pochówku przestało spełniać wymogi sanitarne i ekologiczne. A Łuszkow przygotowywał się do walki o władzę jawnie nie po stronie Kremla i liberałów. Albo, jeśli mogiła zakłócała warunki ruchu drogowego, ale na pewno nie na bezpośrednie polecenie prezydenta. Naruszenie tych reguł uznane zostałoby za przestępstwo, a dodawanie wandalizmu do pięciu oskarżeń wysuniętych przez komunistów przeciwko prezydentowi byłoby zbyt wielkim ryzykiem. Dlatego na Kremlu zdecydowano się na inne posunięcie. Jeśli nie można uderzyć w Lenina, Trzeba uderzyć w Primakowa. 12 maja 1999 roku, trzy dni przed głosowaniem w Dumie Państwowej za impeachmentem, Primakow został pozbawiony stanowiska, jak głosił oficjalny komunikat, za brak dynamiki we wprowadzaniu reform mających na celu rozwiązanie problemów ekonomicznych. A 15 maja komuniści nie zdołali zebrać 300 wymaganych głosów do wszczęcia procedury odwołania prezydenta. Administracja Jelcyna skutecznie popracowała nad parlamentarzystami. Prawie wszyscy niezależni posłowie zagłosowali przeciw. Było to taktyczne zwycięstwo Wołoszyna, jednak nie rozwiązywało ono wszystkich problemów prezydenta i jego otoczenia. Bo jak zapobiec zwycięstwu aliansu komunistów i primakowa za rok, gdy skończy się druga kadencja Jelcyna? Głównym problemem było to, że wokół Jelcyna praktycznie nie było polityków dysponujących jakimkolwiek poparciem politycznym. O żadnej zaś popularności samego starego prezydenta Jelcyna w ogóle nie można było mówić. Szala przechylała się niebezpiecznie w stronę głosów dezaprobaty zarówno dla jego osoby, jak i poczynań. W dużej mierze za ten obraz odpowiadały oskarżenia, które prasa i opozycja, przede wszystkim komuniści, wysuwały pod adresem jego rodziny. W tym czasie prasa pisała słowo rodzina wielką literą, bo powszechnie sądzono, że rodzina prezydenta odgrywa w państwie nieproporcjonalnie wielką rolę, a być może również i w biznesie. Myśląc o rodzinie, najpierw miano na myśli tanie i wale. Prasa używała zazwyczaj ich skróconych imion, ale wszyscy od razu rozumieli o kim mowa. A więc Tatianę Diaczenko, córkę prezydenta, oraz Walentyna Jumaszewa, byłego szefa administracji prezydenta. Tania i Wala nie byli jeszcze wówczas małżeństwem, zostaną nim dopiero w 2001 roku. W szerszym znaczeniu członkami rodziny byli również bliscy Tani i Wali oligarchowie Borys Bierzowski i Roman Abramowicz. Wykonawcą testamentu „Rodziny” był zaś Aleksandr Wołoszyn, szef administracji prezydenta Jelcyna. To właśnie on miał znaleźć wyjście z bezwyjściowej sytuacji, w jakiej Borys Jelcyn znalazł się przed końcem urzędowania na Kremlu. Z powodu surowości i zdecydowania w sprawach, które zdawały mu się kardynalnie ważne. Jak chociażby idea wyniesienia ciała Lenina z mauzuleum, Wołoszyna nazywano ryzykantem. Wywodził się ze świata rosyjskiego biznesu. W latach 90. pracował w dziesiątkach firm o różnej reputacji. Uważał się za konsekwentnego, zwolennika silnej władzy państwowej broniącego interesów państwa. Ale państwa w takiej formie, w jakiej on sam je widział i rozumiał, Gospodarka rynkowa była dla niego absolutnie kluczową wartością, a prawa człowieka i wolność słowa nie zawsze korzystnym, czasami wręcz zbytecznym detalem. Sytuację, w której znalazł się Wołoszyn jako główny menadżer Kremla, komplikowało to, że rodzina miała bardzo silnego przeciwnika, mera Moskwy, Jurija Łuszkowa. Gospodarz stolicy przez długi czas uważał się za naturalnego następcę, choć równocześnie także za głównego oponenta prezydenta Jelcyna. Wydawało mu się, że jest jak mer Paryża Jacques Chirac przy leciwym prezydencie Francji François Mitterrandzie. Łóżkowa znał cały kraj, ale nie jako liberała czy konserwatystę. Łóżkow nie wyznawał żadnej ideologii. Znano go jako mocnego działacza gospodarczego. Tak, Łóżkow chciał władzy dla siebie i prawie nigdy tego nie ukrywał. Planując start w wyborach prezydenckich w 1998 roku, Łóżkow założył własny ruch polityczny Ojczyzna. Na Kremlu miał też grupę zwolenników, którzy namawiali Jelcyna, żeby postawił właśnie na niego i namaścił go na swojego następcę. Ale Jelcynowi Łóżkow się nie podobał. Jednak przeprowadzono z nim wstępne negocjacje. Łuszkow wspomina dziś, że w charakterze emisariusza rodziny spotkał się z nim Bierezowski. Powiedział, że poprą go pod dwoma warunkami. Gwarancji nietykalności dla całej rodziny oraz gwarancji nienaruszalności warunków gwarancji. Łuszkow odmówił. Właśnie dlatego jego zdaniem rozpętano przeciw niemu wojnę informacyjną. Łóżkow był absolutnie przekonany, że sprawy rodziny mają się źle i nic jej nie może pomóc. Chodziły słuchy, że szef Wydziału Śledczego Prokuratury Generalnej podpisał już nakaz aresztowania Tani i Wali. Nastroje na Kremlu nieżyczliwi opisywali w tonacji, zdążą czy nie zdążą w razie czego dojechać na lotnisko Szeremietiewo, główny port lotniczy stolicy i uciec z kraju. Łóżkow, myślał całkiem logicznie, nie chciał zaczynać walki o władzę w państwie po stronie tych, których uważał za przegranych. Chciał połączyć siły ze zwycięzcami. Wołoszyn, gdy tylko został szefem administracji Kremla, zaczął okazywać Łóżkowowi zainteresowanie. Przyjeżdżał do niego w gości, pił z nim herbatę. Ale te wspólne herbatki do niczego nie prowadziły. Łóżkow nie mógł się powstrzymać i gdy tylko dostrzegał słabość prezydenta Jelcyna, instynktownie przechodził do ataku. Jednak wojna informacyjna między Łóżkowym a rodziną prawie zrujnowała i jego notowania w sondażach. Dlatego mer Moskwy postanowił zadziałać sprytnie. Poparł Primakowa, licząc na to, że na chwilę wypuści przodem sędziwego patriarchę, za jego plecami przeczeka burzę, a cztery lata później sam zajmie jego miejsce. Michał Chodorkowski, oligarcha naftowy, który w tym czasie był w zażyłej relacji zarówno z Łóżkowem, jak i Primakowem, jest przekonany, że obydwaj jako zaprzysięgli propaństwowcy nie zdecydowaliby się rzucić wyzwania samemu prezydentowi Jelcynowi. Zdaniem Chodorkowskiego celem ich walki było jedynie uzyskanie od Jelcyna namaszczenia na jego następcę. Jednak na innym poziomie bitwa przeciwko otoczeniu prezydenta oraz jego rodzinie toczyła się na poważnie. Kreml nie miał żadnej przeciwwagi dla popularnego emerytowanego zastępcy członka KCKPZR Primakowa. Rok przed końcem kadencji Jelcyna rodzina rozpoczęła więc casting na stanowisko następcy prezydenta. Casting zakończył się dopiero w sierpniu, gdy premierem mianowany został dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, FSB, Władimir Putin. 47-letni, nikomu nieznany czekista, wcześniej prawa ręka Anatolija Sobczaka, demokraty pierwszej fali i byłego mera Petersburga, który już dawno stracił popularność. Dwa dni przed mianowaniem Putina na premiera czeczeńscy bojownicy wtargnęli do Dagestanu, sąsiadującej z Czeczenią Republiki Północno-Kałkaskiej, w celu jej aneksji. W ten sposób Putin został pierwszym premierem, który nie musiał się zajmować problemami gospodarki, co zawsze obniżało notowania szefów rządu. On walczył z zewnętrznym wrogiem i na starcie zbierał punkty. Miesiąc później terroryści wysadzili w Moskwie dwa domy mieszkalne. To nadwyrężyło pozycję mera Łuszkowa i znów pomogło Putinowi. Mimo to trudno było jednak uwierzyć, że skompromitowana rodzina zdoła wygrać wybory. Primakow to człowiek skazany na to, żeby wygrać wybory prezydenckie. Mówił na wizji najważniejszy w Rosji prezenter telewizyjny, przewodniczący rady dyrektorów kanału NTW. Jewgeni Kisielow we wrześniu 1999 roku. A więc zaledwie trzy miesiące przed nowym rokiem, który przyniesie polityczny zwrot. Notowania Primakowa szły w górę, popierał go mer Moskwy Łuszkow i prawie wszyscy rosyjscy gubernatorowie. Finansowały jego kampanię dwie największe firmy naftowe w kraju Łuk Oil i Yukos. Pieniądze dawał mu Władimir Jewtuszenkow którego nazywano rosyjskim Billem Gatesem Wspierał go też Gazprom I największy w Rosji medialny magnat Władimir Gusiński Dzięki czemu Primakowa chwalono w NTW Kanale cieszącym się największym autorytetem w kraju Nie to było jednak najważniejsze Za trzy miesiące miały się odbyć Wybory parlamentarne Tymczasem prokremlowska partia Ani razu nie wygrała dotąd wyborów do dumy a teraz sprawy miały się jeszcze gorzej. Kreml nie miał nawet własnej partii. Primakow za to dysponował partią, która nie bez powodu liczyła, że wyjdzie z wyborów zwycięska. Jej członkami byli niemal wszyscy rosyjscy gubernatorzy, co oznaczało, że administracyjne narzędzia mobilizacji elektoratu w całym kraju znajdowały się po stronie Primakowa. Ojczyzna, cała Rosja, Albo skrótowo OWR, była absolutnym faworytem. Marzenia o pochowaniu Lenina znów należało odłożyć. Walka ze schedą komunizmu zeszła na drugi plan. Najpierw trzeba było znaleźć sposób, żeby pokonać byłego komunistę, Primakowa. Bajka noworoczna. 31 grudnia. Aleksandr Wołoszyn, szef administracji prezydenta Borysa Jelcyna, podał się do dymisji. Godzinę wcześniej jego szef, prezydent Jelcyn, również podał się do dymisji, a premiera Putina mianował pełniącym obowiązki prezydenta. Oznaczało to, że najbardziej skomplikowana operacja przekazania władzy, to co dziennikarze nazwą operacją następca, zakończyła się sukcesem. A to po co? Zapytał Putin, ujrzawszy podanie Wołoszyna. Ten z uśmiechem wyjaśnił, że szefem administracji mianował go poprzedni prezydent, co oznacza, że Władimir Putin powinien mieć możliwość mianowania własnego szefa administracji. Putin również się uśmiechnął i poprosił Wołoszyna, by pozostał na swoim stanowisku. Nowy gospodarz Kremla i jego stary, nowy ideolog wymienili ukłony i rozeszli się do swoich zajęć. Zaledwie dwanaście dni wcześniej w Rosji odbyły się wybory parlamentarne, które okazały się triumfem Wołoszyna i jego strategii. Partia Jedność pokonała swojego głównego konkurenta, blok Ojczyzna Cała Rosja, na którego czele stał były premier, Jewgenij Primakow oraz mer Moskwy, Jurij Łóżkow. Zaledwie trzy miesiące wcześniej zwycięstwo to zdawało się niemożliwe. Trzy miesiące wcześniej wszyscy myśleli, że następnym prezydentem Rosji zostanie 70-letni Primakow, były zastępca członka politbiura KC KPZR. Na początku września Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała OWR jako uczestnika wyborów. Poparcie dla partii wynosiło wtedy 30%, prowadziła pewnie o 10% wyprzedzając komunistów. Nic nie zapowiadało katastrofy. no Właśnie w takiej sytuacji, trzy miesiące przed wyborami, Aleksandr Wołoszyn zaczął organizować nową partię, która miała nie dopuścić do triumfu Prymakowa. Ojcem chrzestnym jedności został Borys Bierzowski. Właśnie jego rosyjskie media nazywały w tamtym czasie szarą eminencją Kremla, co oczywiście było przesadą. Berezowski, niegdyś naukowiec z wykształcenia matematyk, typ roztrzepanego geniusza, rzeczywiście tryskał pomysłami, z których korzystał Kreml. Faktycznie słuchali go i Tania, i Wala, jednak sam Jelcyn za nim nie przepadał. Berezowski nie odbył z Jelcynem ani jednego spotkania sam na sam. Oligarcha nie miał osobistego dojścia do prezydenta. Ale Berezowski. Kompensował to historiami, które sam opowiadał dziennikarzom, o tym, że cała polityka Kremla jest realizacją jego genialnych pomysłów. Ale akurat u źródeł pomysłu i sukcesu jedności naprawdę stał Biereszowski. Osobiście jeździł po kraju, żeby przekonać kilku znaczących gubernatorów, by porzucili obóz Łóżkowa i Primakowa i przeszli na stronę Kremla. Biereszowski, jak to Biereszowski, Dość szybko jednak stracił zainteresowanie rutynową pracą nad budowaniem partii. Zajął się tym młody pomocnik Wołoszyna, który wkrótce został jego zastępcą, Władysław Surkow. Faktycznie była to pierwsza kampania wyborcza prowadzona przez przyszłego Putinowskiego ideologa. Do nowego projektu Kremla udało się namówić 39 gubernatorów. Primakowowi zostało ich 45. Następnie zaczęły się poszukiwania lidera. Postawienie na Putina było zbyt ryzykowne. Jeśli partia poniesie wyborczą klęskę, pogrzebie pod gruzami również Delfina, sprawiając, że jego wybór na kolejnego prezydenta Rosji będzie niemożliwy. Dlatego, aby się zabezpieczyć, postanowiono znaleźć innego popularnego bohatera. Został nim minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych, profesjonalny ratownik Siergiej Szojgu. Nagłówki w rodzaju Szojgu idzie uratować Rosję w prokremlowskich gazetach pojawiły się, jeszcze zanim sam Szojgu zgodził się wystawić swoją kandydaturę w wyborach. Przekonywać musiał go osobiście Jelcyn. Nowy ruch polityczny w pierwszej kolejności finansowali Bieryzowski i Abramowicz, choć do fundraisingu przyłączyli się nawet ci, którzy drugą ręką dawali pieniądze Primakowowi. W ten sposób biznes ubezpieczał się na każdą okoliczność. Przeciętny czek wynosił 10 milionów dolarów. Zazwyczaj po tyle zrzucali się oligarchowie. Łącznie budżet nowego proputinowskiego bloku Jedność wynosił około 170 milionów dolarów. Wołoszyn aktywnie gromadził pod znakiem jedności również liberałów. Kremlowski ideolog tłumaczył, że OWR to krok w tył. Recydywa Związku Radzieckiego, podjęta przez KGB próba powrotu do władzy. Primakow w końcowej fazie pierystrojki rzeczywiście został mianowany przez Gorbaczowa pierwszym zastępcą dyrektora KGB, ale wcześniej ten absolwent orientalistyki nigdy nie był etatowym pracownikiem służb specjalnych ZSRR. Po stronie jedności Putina powinni się opowiedzieć wszyscy liberałowie, reformatorzy oraz ci, którzy pragną zmian. Mówiono na Kremlu, ale w struktury jedności weszli mniej więcej tacy sami koniunkturaliści jak członkowie OWR, głównie ci, dla których u Primakowa i Łóżkowa nie wystarczyło miejsca. Niemniej jednak, start jedności był udany, między innymi dlatego, że problemem Primakowa był jego wiek przypominał chorego i słabego Jelcyna. Putin i Szojgu na odwrót byli młodzi i energiczni. W ciągu miesiąca do początków października poparcie dla OWR spadło do 20%, a jedność startując od zera osiągnęła 7%. Osobiste notowania Putina i Primakowa wynosiły odpowiednio 15 i 20%. W ciągu następnych 2,5 i pół miesiąca przeprowadzono najbrudniejszą kampanię wyborczą w historii Rosji. Jej apogeum była opowieść o operacji stawu biodrowego Primakowa w programie Siergieja Dorjenki w prime-time należącej do Berezowskiego Telewizji ORT. Tymczasem kanał NTW, należący do Gusińskiego, konsekwentnie popierał Primakowa. Jednak nie wyemitowano w nim żadnego kompromitującego materiału dotyczącego jedności. Dlatego przegrał wojnę informacyjną. Ironią losu! Właśnie oba główne symbole tych wyborów, ORT i NTW, a także ich twarze, Dorienko i Kisielow, bardzo szybko staną się ofiarami nowej władzy. Bez względu na to, po czyjej stronie walczyli. Jeszcze ciekawsze jest to, co się stało z socjotechnikami, którzy kierowali kampaniami wyborczymi głównych sił politycznych i walczyli na śmierć i życie. Po stronie Kremla bił się Władysław Surkow. Ze strony Primakowa na pierwszej linii był młody socjotechnik z Saratowa, Wiaczesław Wołodin. To było ich pierwsze starcie, ale nie ostatnie. W ciągu następnych 15 lat czeka ich jeszcze niemało bitew o wpływ na Władimira Putina. W rezultacie jedność, sterowana przez Surkowa, zdobyła w wyborach 23% głosów, tylko o 1% mniej niż komuniści. Tymczasem OWR Wołodina 13%. Ale co najważniejsze, notowania Putina wciąż rosły i osiągnęły w tym czasie 30%, a wskaźnik popularności Primakowa zatrzymał się na 20%. Nieoczekiwana klęska w wyborach 19 grudnia zbiła z tropu obóz Primakowa i Łuszkowa. Jednak w sztabie OWR uważano, że do wyborów prezydenckich zostało jeszcze pół roku i walka o władzę dopiero przed nimi. Co więcej... Byli przekonani, że w nowej Dumie posłowie z OWR będą mogli wejść w koalicję z komunistami, którzy zajęli w wyborach pierwsze miejsce, a sam Primakow zostanie przewodniczącym parlamentu i z tej pozycji będzie mógł z łatwością konkurować z premierem Putinem o fotel prezydencki. W przyszłym sztabie wyborczym Primakowa zaczęto nawet dzielić stanowiska, kto będzie szefem sztabu, a kto zostanie odsunięty od podejmowania decyzji. W każdym razie. Wszyscy uważali, że mają czas, że przed nowym rokiem już nic istotnego się nie wydarzy, dlatego po długiej i wyczerpującej kampanii porozjeżdżali się na świąteczne urlopy. Tymczasem, 29 grudnia, Centralna Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów, a już dzień później stało się jasne, że gra skończona. 31 grudnia prezydent Jelcyn oficjalnie ogłosił, że podaje się do dymisji. Swoim tymczasowym następcą mianował Władimira Putina. A to oznaczało, że wybory prezydenckie odbędą się już w marcu, a nie w czerwcu, jak przewiduje konstytucja. W związku z tym, Primakow, Łuszkow i pozostali przeciwnicy Kremla nie mają wcale czasu, na który tak liczyli nie zdążą dojść do siebie po przegranej w wyborach parlamentarnych. To była pokerowa zagrywka ze strony Kremla, skuteczna, bo de facto rozstrzygała o wyniku przyszłych wyborów prezydenckich. Choć nikt z tego jeszcze nie zdawał sobie sprawy, podczas tej noworocznej nocy gra o władzę naprawdę się skończyła. Gdy obóz Primiakowa dzielił miejsca w sztabie wyborczym, szef administracji Wołoszyn, siedzący 15 metrów od ciała Lenina i cały czas marzący o zakończeniu tego sąsiedztwa, dokonał rzeczy wydawałoby się niemożliwej: dogadał się z komunistami. Zasadniczy cel Kremla był prosty rozbić sojusz komunistów i zwolenników Primakowa. Teraz najważniejsze to dowalić ojczyźnie. Tak rozumowano na Kremlu, to koniunkturaliści należy im pokazać, że jeśli zostaną z Primakowem i Łóżkowem, staną się politycznym zerem. 18 stycznia, na pierwszym posiedzeniu Dumy, okazało się, że w okresie świątecznym jedność i komuniści zawarli pakt. Przewodniczącym parlamentu został przedstawiciel partii komunistycznej, wszystkie stanowiska przewodniczących komisji jedność i komuniści podzielili między siebie, a pozostałe partie, w tym OWR, nie dostały nic. To był mocny cios wymierzony w otoczenie Primakowa, ludzie z nim związani liczyli na to, że idą do Dumy robić wielkie polityczne kariery, że teraz to oni będą sterować państwem. Tymczasem Wołoszyn pokazał im, że jeśli są przeciwko Kremlowi, zostaną szeregowymi posłami, a przy tym posłami zmarginalizowanej mniejszości. Dlatego klubu Karierowiczów była to klęska. Gdy było jasne, że los odwraca się od Primakowa, jedna trzecia członków partii OWR już podczas pierwszego posiedzenia dumy zdezerterowała do innych frakcji. To zmowa krzyczał z trybuny Primakow i na znak protestu opuścił salę. W rezultacie nawet nie zgłosił swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, pogodził się z losem. Półtora roku później odszedł z dumy, zostawiając stanowisko lidera partii swojemu protegowanemu, obiecującemu posłowi Wiaczesławowi Wołodinowi. Ten bardzo szybko złożył przysięgę Putinowi i przed końcem 2001 roku zgodził się na połączenie OWR z jednością i powstanie nowej partii rządzącej, będzie nosiła nazwę Jedna Rosja. Dziesięć lat później Wołodin zostanie naczelnym ideologiem Kremla. Luksus po Radziecku. Biznesmeni tak ochoczo dawali pieniądze na kampanię wyborczą Putina, że dochodziło do krępujących sytuacji. Zgodnie z popularną legendą, gromadzenie funduszy na kampanię wyborczą wśród potężnych biznesmenów zajął się Siergiej Pugaczow, bankier powiązany z rodziną, a jednocześnie przyjaciel Putina. Nikt go o to nie prosił, a pieniądze do sztabu wyborczego jakoś nie dotarły. Chodziły słuchy, że był to prywatny projekt przedsiębiorcy, który umiejętnie wykorzystał swoją przyjaźń z nowym premierem. Pugaczow, podobnie jak wielu innych wpływowych biznesmenów, znał Putina jeszcze z Petersburga. I właśnie on najbliżej ze wszystkich zaprzyjaźnił się z następcą Jelcyna. Dziś Pugaczow opowiada, że Putin na początku swojej nowej misji był samotnym człowiekiem, bo ci, których przyjęło się nazywać przyjaciółmi Putina, nie przeprowadzili się jeszcze do Moskwy. O Jakuninach, Kowalczukach i Rotenbergach nie było jeszcze mowy, przekonuje Pugaczow. Putin i Pugaczow mieszkali po sąsiedzku. Razem objeżdżali podmoskiewskie posiadłości zarządu spraw prezydenta i szukali rezydencji dla przyszłego władcy Kremla. Wybór padł na rezydencję Michaiła Gorbaczowa, Nowoogariowo. Na Putinie, jak twierdzi Pugaczow, największe wrażenie zrobił ogromny 50-metrowy basen. Nawiasem mówiąc, Wszystkim wysoko postawionym politykom przychodziło mieszkać w domach, które kiedyś były siedzibami przywódców Związku Radzieckiego. Szef administracji, Wołoszyn na przykład, mieszkał w domu, który kiedyś zajmował sekretarz generalny KPZR, Juri Andropow. Jak twierdzi Pugaczow, Putinowi spodobało się nowe życie. Z jednej strony zupełnie nie pragnął władzy, a nawet początkowo stanowczo odmawiał, sprzeciwiał się namowom przyjęcia roli następcy Jelcyna. Z drugiej nęcił go komfort życia i prezydenckie przywileje. Znaczna większość urzędników, łącznie z dyrektorem FSB, żyła jeszcze wówczas dość skromnie o willach, jachtach i prywatnych samolotach, które mieli oligarchowie nawet nie marzyli. Nieoczekiwane wyniesienie na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta dla Putina. Oznaczało przede wszystkim szokujący skok w komfort. Pugaczow przez długi czas pozostawał bliskim przyjacielem Putina: razem pili i chodzili do bani, razem wychowywały się ich dzieci. Jednak nie pomogło to Pugaczowowi w zdobyciu żadnych politycznych przywilejów, ale zdarzało mu się za to działać jakoby w imieniu Putina, na przykład przeprowadzać korzystne transakcje biznesowe. Być może właśnie ta nadmierna eksploatacja przyjaźni z Putinem, 10 lat później, odegra fatalną rolę w życiu bankiera. Pierwszy Przyjaciel. 11 marca 2000 roku w teatrze Marińskim odbywała się premiera. Niezwykła premiera, bo wszystko, co działo się tamtego wieczoru, odbywało się po raz pierwszy i miało bardzo symboliczne znaczenie. Przede wszystkim w tej sali po raz pierwszy zebrali się ludzie, którzy na najbliższe dziesięciolecia staną się polityczną elitą Rosji. Pracownicy teatru zerkali na nich ze zdumieniem. Po raz pierwszy widzieli tylu ludzi z telefonami komórkowymi. Premiera była szalenie ekskluzywna. Operę Siergieja Prokofiewa, Wojna i pokój, wyreżyserował znany raczej z kina, a nie z teatru, Andrzej Konczałowski, który właśnie wrócił z Hollywood. Bohaterem wieczoru nie był jednak ani Konczałowski, ani jego rodzony brat, zdobywca Oskara, reżyser Nikita Michałkow. Oni siedzieli na widowni, na dole. Kluczowe postaci wieczoru usadowiono tymczasem w carskiej loży. Znalazło się tam bowiem dwóch premierów, szef brytyjskiego rządu Tony Blair, oraz szef rządu Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, który już od półtora miesiąca był PO prezydenta, można uznać, że była to jego pełnoprawna światowa premiera. Po raz pierwszy przyjmował przywódcę obcego państwa, a przy tym z jaką pompą. Dwa miesiące wcześniej, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w czasie konferencji prasowej, amerykańska dziennikarka Trudy Rubin. Zaatakowała rosyjską delegację bardzo bezpośrednim pytaniem: Who is Mr. Putin? Nikt na świecie nie znał następcy Borysa Jelcyna, nie pojmował, jakie ma szanse, jaki jest jego polityczny background, na ile jest niezależny albo na odwrót zależny, w co wierzy i czego się boi, czy chce reform, czy powrotu dawnej epoki. Tego nie wiedział także naród rosyjski, który zamiast odpowiedzi otrzymał bardzo prosty obrazek Putina tawgaj. Silna ręka. Całkowite przeciwieństwo starego i osłabionego Borysa Jelcyna. Z zewnętrznej, zachodniej publiczności Putin i jego drużyna prezentowali się w innym imidżu. Oto smartgaj. Młody, energiczny prawnik, kompetentny i pewny siebie, ale otwarty i przyjazny. Faktycznym wzorem był dla niego Tony Blair i to właśnie z nim Putin postanowił nawiązać pierwsze przyjacielskie kontakty, bo z kim innym. Clinton i Shirak przyjaźnili się z Jelcynem i zbyt się z nim kojarzyli, a poza tym Clintonowi za rok kończyła się kadencja prezydencka. Pamiętano jeszcze i to, że 16 lat wcześniej Margaret Thatcher odkryła dla świata Michaiła Gorbaczowa i obwieściła to człowiek godny najwyższego zaufania. Putin nie chciał być drugim Gorbaczowem, liczył jednak, że będzie miał równie pozytywny PR za granicą jak prezydent ZSRR. Koniec końców Putin po prostu bardzo chciał się spodobać Zachodowi, zaczął więc nadskakiwać tonem Ublerowi albo patrząc na to z innej strony werbować go. Premier Wielkiej Brytanii został zaproszony do Petersburga, rodzinnego miasta Putina, na którego tle przyszły prezydent Rosji wyglądał o wiele korzystniej i bardziej po europejsku niż w Moskwie. Na początek Putin spotkał się z Blair'em w Peterhofie, letniej carskiej rezydencji. Potem oprowadził brytyjskiego premiera po ermitażu. Na koniec wieczorem razem z żonami udali się na premierę do Teatru Marińskiego. Przy wejściu do teatru czekała na nich niewielka demonstracja z hasłami: Putin to wojna. Mieli na myśli wojnę w Czeczeniu. Tymczasem, jak na ironię, w teatrze tego wieczoru wystawiano operę Wojna i Pokój. A o czym jest Wojna i Pokój? To opowieść o żywym wciąż w historycznej pamięci Rosjan i Brytyjczyków momencie, gdy obydwa imperia, zjednoczone w antynapoleońskim sojuszu, pokonały wspólnego wroga to nie koniec aluzji, w pierwszym akcie na scenie pojawił się imperator, Aleksander I, a wcielający się w niego śpiewak z wyglądu przypominał Putina. W rękach trzymał zaś pudla miniaturkę. Publiczność na sali natychmiast rozpoznała tojpu dla premiera Putina, to się. Imperator Aleksander I to jedna z najbardziej zagadkowych postaci w rosyjskiej historii. Kiedy pokonał Napoleona, ogłosił, że mamy dość ziemi i nie wykorzystał okazji, by powiększyć terytorium Rosji. Wszyscy pozostali władcy zachowywali się inaczej, a do tego, według legendy, nawiasem mówiąc, opowiadającej mało prawdopodobny polityczny scenariusz, sam zrezygnował z władzy, zainscenizował własną śmierć i pod imieniem starca Fiodora Kuźmicza udał się na Syberię. W 2014 roku, już po aneksji Krymu i wybuchu wojny na Ukrainie, Władimir Putin tuż pod murami Kremla odsłonił pomnik Aleksandra I. Ale to wydarzy się dużo później. Tymczasem w 2000 roku iście carskie przyjęcie w Teatrze Marińskim wywarło na Blerze doskonałe wrażenie. Dziesięć lat później napisze o nim w swoich wspomnieniach. W analogicznej sytuacji w Londynie przed premierą teatralną musiałby się uśmiechać i ściskać ręce. W maryńskim wszystko wyglądało inaczej. Widzowie się rozstępowali, z szacunkiem pochylając głowy. Putin w Rosji jest jak car, dziwił się Blair w swojej książce Podróż. Prawdziwy paradoks. Putin myślał, że przyjmując Blaira w Petersburgu, będzie wydawał mu się Europejczykiem. Tymczasem brytyjski premier czarskie luksusy uznał za azjatyckie obyczaje. Ale w 2000 roku Blair rzecz jasna mówił inaczej. Putin to intelektualista, człowiek z wyraźną wizją dotyczącą tego, co chce osiągnąć w Rosji. Jego Rosja to silne mocarstwo, w którym panuje prawo i porządek, a jednocześnie to kraj demokratyczny i liberalny. Opowiadał dziennikarzom po powrocie do Londynu. Pierwszy egzamin Putin zdał. Wywarł niezatarte wrażenie na bleże. Tego samego dnia sekretarz prasowy Blera oświadczył, że po powrocie na Downing Street premier obdzwonił wszystkich swoich kolegów z G7, grupy najbogatszych państw świata i podzielił się z nimi sympatycznymi wrażeniami po wizycie u Putina. Dwa tygodnie później Putin wygrał wybory prezydenckie, desygnował swojego premiera i obsadził stanowiska w prezydenckiej administracji. Jej szefem pozostał Aleksandr Wołoszyn, zrealizowawszy skutecznie przekazanie władzy z rąk Jelcyna w ręce Putina, został ideologiem pierwszej kadencji jego rządów, a także inicjatorem wszystkich reform, od których Putin zaczął urzędowanie na Kremlu. Putin wchodził w swoją prezydenturę w przekonaniu, że z Zachodem, a w szczególności z Ameryką, można zbudować dobre stosunki. Uważał, że jest tylko jeden problem. Zachód nie rozumie rosyjskiej specyfiki. Należy więc spotykać się, przekonywać, tłumaczyć w jakim miejscu jesteśmy, jakie mamy problemy. Dlatego Putin przyjmował każdego zachodniego lidera, każdego ministra spraw zagranicznych i rozmawiał z nimi znacznie dłużej niż przewidywał nie tylko protokół, ale i zdrowy rozsądek. Z Blarem Putin, przynajmniej tak to wtedy wyglądało, był w stanie zrobić wszystko. Premier Wielkiej Brytanii również wcześniej za rządów nie krytykował zbyt ostro wojennych działań w Czeczenii i wygląda na to, że tłumaczenia Putina zupełnie go zadowalały. Putin długo i życzliwie opowiadał angielskiemu przyjacielowi, że druga wojna czeczeńska zaczęła się od wtargnięcia bojowników do Dagestanu, że hasło wahabitów brzmi: "Allah nad nami, kozły pod nami, a kozły to przecież my" gorączkował się Putin. Blair nie rozumiał do końca o co chodzi. W języku angielskim słowo kozioł jest raczej neutralne, ale Putin cierpliwie tłumaczył, że po rosyjsku to bardzo, bardzo ostra obelga. Kozioł to w języku kryminalistów, powszechnie znanym i używanym w Rosji, pasywny homoseksualista albo zdrajca współpracujący z administracją więzienną. Zek, nazwany kozłem, Musi uderzyć albo zabić tego, kto go tak ciężko obraził. W tym samym 2000 roku Putin i Blair spotkali się pięć razy. W kwietniu po wyborach, ale jeszcze przed objęciem stanowiska prezydent Elekt z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do przyjaciela z Londynu. Angielska prasa witała go niezbyt łaskawie. Jedynym znanym Mieniem 48-letniego prezydenta poza granicami Moskwy jest nieduży drewniany dom ze sławojką na dworze. Hotel Royal Garden, z którego pan Putin nie wyszedł wczoraj wieczorem, jest niewątpliwie o wiele bardziej luksusowy. W jego pokoju jest telewizja satelitarna, całodobowy kanał filmowy prysznic z masażem, niezliczone gatunki żeli pod prysznic, szamponów, ręczników, smarowideł, telefon z pocztą głosową, faks, internet oraz ogromny gabinet połączony z luksusową sypialnią dla gościa potrzebującego dodatkowej przestrzeni. Mamy nadzieję, że powstrzyma się on przed pokusą zabrania ze swojego pokoju firmowego szlafroka kąpielowego pisał Daily Mail. Putin czytał, obrażał się, ale cierpliwie znosił obelgi. W Londynie wspólnie z Blairem wziął udział w swojej pierwszej konferencji prasowej po wyborach. Prezydent i premier mówili do siebie nawzajem Władimir i Tony. W listopadzie z kolei brytyjski premier przyjechał do Rosji, tym razem do Moskwy. Putin zaprowadził go do restauracji Piwnuszko. Pili tam wódkę – Putin wiedział już, że Blair lubi mocne alkohole. Zakąszali ziemniakami, śledziem i marynowanymi grzybami, a przy okazji dyskutowali, jak ułożą się ich stosunki z nowym prezydentem USA. Dwa tygodnie przed ich spotkaniem w Ameryce odbyły się wybory prezydenckie, ale wciąż nie znano rezultatów w stanie Floryda, przeciągało się przeliczanie głosów i wciąż nie wiadomo było, czy nazwisko nowego prezydenta będzie znane przed nowym rokiem. Putin i Blair, popularni politycy, którzy pewnie wygrali swoje wybory, mieli ubaw z amerykańskich problemów. Aluminiowy krzyżyk W trakcie amerykańskiego wyścigu wyborczego Gore kontra Bush Rosja odgrywała szczególną rolę. Republikanie wykorzystywali ją jako narzędzie w walce z demokratami. Obwiniali Bill'a Clintona i Alagora o to, że ci stracili Rosję. Akurat na wybory do Kongresu wpłynął specjalny raport grupy ekspertów zajmujących się Rosją zatytułowany Droga Rosji do korupcji. Oskarżano w nim administrację Clintona o straszliwą klęskę na polu relacji USA-Rosja. Autorzy raportu porównywali rok 1945 z 1991 rok zakończenia II wojny światowej z rokiem zakończenia zimnej wojny. USA wygrały obie wojny, ale jeśli w pierwszym przypadku administracja Trumana zdołała zrobić wszystko, żeby uniknąć rewanżystowskich nastrojów w Europie, Zrealizowała plan Marszala, potrafiła podnieść europejską, a w szczególności niemiecką gospodarkę, przywrócić Europę do normalnego życia i, co więcej, uczynić ją swoim sojusznikiem. To po 1991 roku administracja Clintona zrobiła coś dokładnie odwrotnego. Wszystkie pieniądze skierowane na odbudowę gospodarki rosyjskiej zostały rozkradzione przy pobłażaniu rządu amerykańskiego. Żadna desowietyzacja na podobieństwo niemieckiej denazyfikacji się w Rosji nie odbyła. W końcu, na początku 2000 roku, poziom antyamerykanizmu w Rosji osiągnął maksimum, zadziwiający kontrast z popularnością Ameryki na początku lat 90. W chwili rozpadu ZSRR, Stany Zjednoczone były uwielbiane, 10 lat później, traktowane jako przeciwnik. Społeczeństwo rosyjskie, właśnie Amerykanów, obwiniało o wszystkie swoje problemy oraz korupcję, w której pogrążył się kraj, konstatowali autorzy raportu. Administracja Clintona straciła historyczną szansę, by pomóc Rosji stać się demokratycznym państwem. A to dlatego, że zbyt zaufała rosyjskim liderom Jelcynowi, Czernomyrdinowi i Chubajsowi. Odpowiadają za to, twierdzili autorzy raportu. Trzej członkowie waszyngtońskiej administracji, którzy osobiście zajmowali się Rosją, wiceprezydent Algor, wicesekretarz, a następnie sekretarz skarbu Lawrence Summers oraz zastępca sekretarza stanu Strop Talbot. Raport ten był oczywiście klasycznym chwytem przedwyborczym, który miał zdyskredytować Gora ale w jego podsumowaniu znalazło się stwierdzenie, że istnieje jeszcze jedna szansa na poprawę amerykańsko-rosyjskich relacji. To nowy prezydent Rosji, Władimir Putin. Próbuje on przeprowadzić w swoim kraju niezbędne reformy, dlatego bardzo ważne jest udzielenie mu wszelkiej możliwej pomocy. Właśnie on miał być ostatnią szansą, zarówno dla Rosji, jak i dla Ameryki. W raporcie nie pisano wprost, że nie należy tej ważnej misji powierzać administracji Alagora. Jednak rozumiało się samo przez się, że poradzi z nią sobie tylko administracja Georgia W. Busha. Nastroje antyamerykańskie w Rosji pod koniec lat 90. XX wieku rzeczywiście osiągnęły bardzo wysoki poziom. Z tym... Nawiasem mówiąc, wiązała się popularność starego bojownika z okresu zimnej wojny, Jewgenija Prymakowa. Na jego tle Putin, a szczególnie jego prawa ręka Wołoszyn, świetnie znający angielski, wydawali się dla Amerykanów o wiele bardziej pożądanymi partnerami. Putin ma pierwszorzędny zespół i wierzę, że jest on gotów przeprowadzić konieczne reformy. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Rosji mówił Bill Clinton – w rzeczywistości Aleksandr Wołoszyn dobrze znał i stroba Talbota i Laurensa Samersa i doskonale wiedział, jak wypracowywać stosunki z zespołem Gora, jeśli to on zwycięży. Na temat Busha wiedział trochę mniej. Dlatego w sierpniu 2000 roku zdecydował się wysłać dużą delegację kremlowskiej partii Jedność do Ameryki na konwent partii republikańskiej, która miała wysunąć Busha jako swojego kandydata na prezydenta. Wołoszyn tłumaczył, że republikanie są bardziej pragmatycznymi i konstruktywnymi politykami, mniej zideologizowanymi i nie tak skrupulatnie traktują prawa człowieka, a utrzymanie poprawnych stosunków między Rosją i USA było o wiele prostsze w okresie rządów prezydentów republikanów. Na republikańskiej konwencji zawarte zostały nowe znajomości. Zarówno Bush, jak i jego doradczyni do spraw polityki zagranicznej Condoleezza Rice bardzo się spodobali posłańcom Putina i Wołoszyna. Kreml pokładał wielkie nadzieje w przyszłej administracji Białego Domu. Z tą odchodzącą nie udało się nawiązać żadnej bezpośredniej relacji. We wrześniu 2000 roku Putin przyleciał do Nowego Jorku na tak zwane spotkanie tysiąclecia posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na którym odchodzący prezydent USA, Bill Clinton, postarał się zebrać prawie wszystkich światowych przywódców. Putin był jeszcze nowicjuszem, od chwili, gdy w Davos padło słynne pytanie: who is Mr. Putin? Minęło zaledwie pół roku. Spotkanie w Nowym Jorku traktowano więc jako pierwsze oficjalne oględziny nowego rosyjskiego prezydenta. Dlatego bardzo ważne było dla Putina, by wywrzeć jak najlepsze wrażenie. Ale od początku wszystko szło nie tak. Podczas losowania kolejności wystąpień szefowi rosyjskiej delegacji przypadło miejsce 31. Jako pierwszy przemawiał gospodarz spotkania Bill Clinton. Rosyjska delegacja stanęła na głowie i w rezultacie wytargowała dla Putina możliwość zamienienia się miejscami z prezydentem Cypru Glawkosem Kleridisem, który miał wystąpić jako piąty. Mowa Clintona była triumfalna. Mówił, że życie człowieka we współczesnym świecie jest ważniejsze niż granice, suwerenność i niezależność państw. Za kilka miesięcy Clintonowi kończyła się kadencja prezydencka i był to jego benefis. Wszyscy pozostali goście składali mu dani na szacunku. Zakończywszy mowę, Clinton, nagrodzony burzą oklasków, usiadł. Putin przez cały czas siedział na swoim miejscu i, co zauważyli dziennikarze, powtarzał mowę. Ale gdy przyszedł czas na niego, Bill Clinton przeciągnął się w roztargnieniu, wstał i ruszył do wyjścia. Minutę później do wyjścia zmierzała już dobra połowa wysoko postawionych gości. Swoją pięciominutową przemowę Władimir Putin kończył przy pustej w połowie sali. Następnego dnia rosyjski prezydent zemścił się na sprawcy afrontu. Na przyjęciu w Metropolitan Museum, Bill Clinton stał przy wejściu witając gości i robiąc sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. Gdy amerykański prezydent zagadnął Władimira Putina i zaproponował wspólne zdjęcie, ten nagle się odgryzł. A pan jest jeszcze czynnym politykiem? Dlaczego jeszcze za życia urządza pan sobie muzeum? Do znajomości z następnym prezydentem, Georgem Bushem, Putin podszedł równie odpowiedzialnie, jak do spotkania z Blairem, postanowił wszystko zorganizować pod niego. Przed pierwszym spotkaniem w stolicy Słowenii, Putin przestudiował przygotowane dla niego dosie Busha, ze szczegółowym opisem jego charakteru i biografii. Była tam między innymi mowa o tym, że Bush jest bardzo religijny. W młodości pociągał go alkohol, ale w wieku 40 lat rzucił picie i odzyskał prawdziwą wiarę w Boga. Na początku nieformalnego spotkania w Lublianie Putin opowiedział Buszowi historię z własnego życia. Miał kiedyś dacze pod Petersburgiem. Kilka lat temu doszczętnie spłonęła. Na szczęście nikt z rodziny nie ucierpiał. Jakimś cudem z pożaru ocalał jedynie podarowany mu przez matkę aluminiowy krzyżyk. Putin zdjął go przed wejściem do sauny i zapomniał. To przekonało mnie, że cuda się zdarzają, podsumował Putin. Religijny burz był wstrząśnięty. Spojrzałem mu w oczy i ujrzałem tam duszę, powiedział po tym pamiętnym pierwszym spotkaniu. Bush, jak się zdaje, również uważał, że warto zwerbować Putina. Dlatego rzucił ten komplement obliczony na zbudowanie przyszłych dobrych stosunków między prezydentami, uważał wczesny autor mów Busha, juniora David Fram. Jego zdaniem Bush początkowo sądził, że Rosja mimo wszystko może się stać normalnym europejskim krajem, podobnym chociażby do Niemiec. Oczywiście nie supermocarstwem takim jak USA czy Chiny, ale normalnym krajem odnoszącym sukcesy w wielu dziedzinach. Latem 2000 roku Putin podjął decyzję o zamknięciu baz wojskowych, spadku po ZSRR w Wietnamie i na Kubie. Wojskowi i czekiści byli w szoku, ale prezydent cierpliwie tłumaczył. Że w rzeczywistości już od dawna nikt z tych baz nie korzysta. W ciągu ostatnich dziesięciu lat okręty naszej marynarki wojennej nie wypływały na Ocean Indyjski i nie korzystały ze swojej bazy, oficjalnie wyjaśniał stanowisko Kremla minister spraw zagranicznych Igor Iwanow. Zarówno Centrum Wywiadu Radioelektronicznego w kubańskim Lourdes, jak i baza marynarki wojennej w Kamraniu przynosiły ogromne straty. Na wynajem terenów i utrzymanie infrastruktury wydawano ogromne pieniądze, a pożytku z nich nie było żadnego. Ostatecznie, za pomocą rozpoznawczych satelitów można osiągnąć znacznie więcej niż za pomocą sprzętu w starych radzieckich bazach. Patrioci w szeregach sił zbrojnych z przyzwyczajenia przeklinali władzę za zdradę interesów narodowych, ale podporządkowali się tej decyzji. W 2013 roku Putin zrewiduje swoje poglądy, zacznie negocjować z Wietnamem, a w 2014 roku zostanie podpisane porozumienie dotyczące ponownego wykorzystania portu Kamrań przez okręty rosyjskiej marynarki wojennej. Zaczynają się tłuste lata. Pierwszorzędny zespół, o którym mówił Bill Clinton, rzeczywiście zaczął bezzwłocznie przeprowadzać reformy systemowe. Jeszcze przed inauguracją Putin polecił swoim starym znajomym z Petersburga, liberalnym ekonomistom pracującym w zespole pierwszego mera demokraty Anatolia Sobczaka, napisać plan reformy dla swojego rządu. Szefami tej kreatywnej grupy byli German Gref i Aleksei Kurdyj. Po wyborze Putina na prezydenta otrzymali teki ministrów rozwoju gospodarczego i finansów. Rozpoczynając pracę nad planami na przyszłe lata, zdawali sobie sprawę, jak bardzo im się poszczęściło. Jeszcze w 1999 roku, gdy Putin został akurat mianowany premierem, ceny ropy na świecie zaczęły rosnąć. Dzięki temu już w 2000 roku Kudrin po raz pierwszy w popiery strojkowej Rosji zdołał osiągnąć nadwyżkę budżetową. Teraz należało umiejętnie wykorzystać ten nieoczekiwany dar, który spadł im z nieba. Peterscy ekonomiści ambitnie podeszli do realizacji zadania. Rząd obniżył wysokość podatku dochodowego do 13%. Ogólna liczba podatków została zmniejszona trzykrotnie. Obciążenia podatkowe przeniesiono na sektor naftowy, a ściągalność podatków wydatnie się zwiększyła. Został opracowany kodeks ziemski. Po raz pierwszy od 1917 roku w Rosji zezwolono na kupno i sprzedaż ziemi rolnej. Te rewolucyjne reformy zaaprobowała Duma. Jeśli za Jelcyna parlament torpedował każdą ustawę, która wychodziła z rządu, to za Putina wszystkie rządowe projekty ustawodawcze kończyły się sukcesem. Wszystko dzięki nowej koalicji parlamentarnej. Byli zwolennicy Primakowa połączyli się z jednością. Nowa proputinowska partia, Jedna Rosja, miała większość w Dumie i przegłosowywała wszystkie projekty. Tymczasem cena ropy wciąż rosła i to w zawrotnym tempie. Pozwoliło to rządowi przedterminowo spłacić zagraniczne długi, a społeczeństwo zaczęło się bogacić. To był prawdziwy putinowski cud gospodarczy. Po ciężkich latach 90. w Rosji zaczęły się tłuste lata XXI wieku. Jednocześnie z reformami gospodarczymi Grefa i Kudrina, Putin i Wołoszyn przeprowadzili kilka radykalnych reform politycznych. Wymyślili na przykład nowe zasady wyborów do Rady Federacji, Wyższej Izby Parlamentu Rosyjskiego. No wcześniej zasiadali w niej osobiście gubernatorzy regionów. Zgodnie z nowymi zasadami ich miejsce mieli zająć senatorowie, przedstawiciele regionów. Każdy okręg wybiera dwóch przedstawicieli do 170-osobowej po aneksji Krymu i Sewastopola rady, jednego w bezpośrednich wyborach, drugiego przez władze ustawodawcze regionów, ale spoza swoich członków. Gdzieś na tym etapie politolodzy zaczynają nazywać nową politykę Kremla sterowaną demokracją. Pierwszym krokiem w zwiększeniu kontroli był wzrost znaczenia władzy centralnej w regionach. Cel był jeden: przeszkodzić regionalnym liderom i lobbystom związanym z miejscowym biznesem w torpedowaniu reform wychodzących z centrali. Zreformowanie Rady Federacji niezbyt spodobało się samym gubernatorom, którzy zostali usunięci z parlamentu, a tym samym pozbawieni głosu na poziomie federalnym. Szczególnie nie spodobało się to tym gubernatorom, którzy w czasie kampanii wyborczej poparli Putina i jedność. Wszyscy wiedzieli, za co są represjonowani gubernatorzy. Zwolennicy Primakowa dokonali niewłaściwego wyboru i muszą za to zapłacić. Ale żeby karać swoich? Gubernatorzy poprosili Borysa Berezowskiego, by poinformował prezydenta o ich niezadowoleniu. W końcu to on przekonywał ich do popierania Putina. Berezowski udał się więc do prezydenta i spróbował udzielić mu reprymendy. Prezydent wprawdzie go przyjął, ale nie poszedł za jego sugestiami. W parlamencie polityczna reforma została przyjęta dzięki temu, że gorliwie popierali ją wywalennicy Primakowa. Żeby udowodnić nowej władzy swoją lojalność, eks-członkowie OFWR byli gotowi zagłosować na cokolwiek. Wtedy Wołoszyn i jego zastępca Surkow zdecydowali, że czas dokończyć proces tworzenia nowych instytucji, Trzeba połączyć jedność i OWR w nową, proputinowską partię Jedna Rosja. A przy okazji jeszcze raz podzielić wszystkie stanowiska w dumie, zrywając jako zbyteczną, wcześniejszą umowę o współpracy z komunistami. Po tej klęsce komuniści nigdy już się nie podnieśli. Przestali być istotną siłą polityczną i stanowić zagrożenie dla Kremla. Wołoszyn nie wspominał już o przeniesieniu Lenina z mauzoleum Sąsiedztwo to przestało mu ciążyć. Pod koniec roku pojawił się na Kremlu pomysł, by zrobić porządek z symbolami państwowymi. Przecież od końca 1990 roku w Rosji nikt nie śpiewał hymnu, bo nie miał on słów. Wszystko dlatego, że kiedy Borys Jelcyn zniósł stary radziecki hymn wprowadzony jeszcze za Stalina i zastąpił go melodią Michaiła Glinki, napisaną w XIX wieku. Nikt nie napisał tekstu do nowego hymnu. Jednak zarówno Wołoszynowi, jak i Putinowi nie podobała się wybrana przez Jelcyna muzyka. Mówili, że nie sposób jej zapamiętać. Ułożyli więc długą listę nowych melodii, głównie starych marszów, które nadawałyby się na hymn Nowej Rosji. Jednak w ostatniej chwili Putin zmienił zdanie. Postanowił przywrócić stary stalinowski hymn, Zmieniając w nim tylko słowa. Przy czym napisanie nowego wariantu tekstu postanowił zlecić autorowi dwóch poprzednich wersji, staremu radzieckiemu poecie Siergiejowi Michałkowowi, ojcu reżyserów Nikity Michałkowa i Andrzeja Konczałowskiego. Nienawidzący komunistów Wołoszyn był oczywiście przeciwny temu pomysłowi. Rodzina zdawała sobie sprawę, jakim to będzie ciosem dla emerytowanego Borysa Jelcyna. Ale Putin przekonywał doradców, że to korzystne dla reform. Ponieważ wszystkie siły należy skoncentrować na gospodarce, na przeprowadzaniu niepopularnych i bolesnych reform, nie należy drażnić społeczeństwa popróżnicy. Niech z melancholią, wspominają ZSRR, staruszkowie się ucieszą. Dzięki temu oszczędzimy siły niezbędne do przeprowadzenia liberalnych reform i deregulacji, przekonywał Putin. Wołoszyn w końcu się poddał. W imię reform niech wróci i radziecki hymn. Rozdział drugi w którym emigranta politycznego Borysa Bierezowskiego nie zaproszono na królewski ślub. Nigdy nie spotkałem się z Borysem Bierezowskim, choć prawie dziesięć lat przepracowałem w Kommirsantzie, należącym do niego najważniejszym rosyjskim dzienniku ekonomicznym pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Gdy w 2007 roku pisałem książkę o Gazpromie, wydawało się, że powinienem się spotkać z Berezowskim, żeby udzielił mi wywiadu, ale świadomie tego nie zrobiłem. Uważałem wtedy, że Berezowski może skompromitować książkę. Tak wątpliwa wydawała mi się jego reputacja, a także tego wszystkiego, co się z nim wiązało. Ponadto byłem przekonany, że Berezowski cały czas kłamie, Jaki sens miałoby więc rozmawianie z nim, skoro zawczasu uznałem, że nie jest wiarygodny? Rok przed śmiercią Bierezowski udzielił obszernego wywiadu moim kolegom, dziennikarzom niezależnej telewizji DOSZT. Później, w zeznaniach podczas procesu, który wytoczył w Londynie przeciwko Romanowi Abramowiczowi, niezwykle elokwentnie opisał swoją wersję wydarzeń z końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku i początku XXI wieku. Londyński sąd, nawiasem mówiąc, uznał, że Bieryzowski w swoich zeznaniach kłamał. Dlatego przegrał sprawę. Borysa Bieryzowskiego charakteryzowała jedna istotna cecha, która mocno odróżniała go jednak od pozostałych, bez wyjątku, bohaterów mojej książki. Wielokrotnie przyznawał się do tego, że się mylił. Pod koniec życia. Ale nie rzecz jasna w okresie swojego awanturniczego triumfu, często żałował tego, co zrobił. Niektórzy mówią, że jego żal za grzechy był absolutnie szczery. Inni są przekonani, że i to było tylko grą pozorów. Wsadzić gęś. Poczułem się wczoraj, jak Berezowski lubi zażartować Roman Abramowicz. Umówiłem się na spotkania z różnymi ludźmi na tę samą godzinę. Ludzie dobrze znający Berezowskiego często wspominają go jako roztrzepanego geniusza matematyki, który wciąż miał pomysły, ale najczęściej nie potrafił przypilnować tego, jak są realizowane. Opowiadają, że Berezowski przypadkiem zaprosił do siebie jednocześnie kilku poróżnionych ze sobą biznesmenów: Władimira Gusińskiego, Michaiła Chodorkowskiego i Władimira Potanina. Umieścił każdego z nich w innym pokoju, żeby się nie spotkali, i wtedy przyjechał do niego przyjaciel, z którym planował wspólną saunę. Bierezowski poszedł do sauny, która znajdowała się w jego domu i zapomniał o gościach. Mniej więcej po godzinie goście zaczęli spacerować po domu. Odkryli siebie nawzajem, usiedli w pokoju gościnnym przy jednym stole, i wtedy nagle pojawił się Bierezowski w samym szlafroku. Bardzo się zdziwił. To, co działo się wokół Berezowskiego w 2000 roku, szokowało go jeszcze bardziej, a przecież było również rezultatem jego wysiłków i działań. Berezowski poznał Putina na początku lat 90. i to on wprowadził byłego zastępcę mera Petersburga, Anatolija Sobczaka, do najbliższego otoczenia Borysa Jelcyna. Nawiasem mówiąc, z córką Jelcyna, Tatianą, poznał Putina osobiście inny biznesmen, Siergiej Pugaczow. Również Bierezowski latem 1999 roku zaczął nosić się z pomysłem, że Putin jest najlepszym kandydatem na następcę urzędującego prezydenta. Jednak już pod koniec 1999 roku pomysł ten zaczął żyć swoim własnym życiem. Bierzewski nie miał z nim nic wspólnego. Z biegiem czasu idea ta zaczęła go wręcz coraz bardziej uwierać. Bierzewskiemu nie przyszło nawet do głowy, że jest skreślony że to nie Putin wymknął się spod kontroli że w rzeczywistości to jego, Bierzewskiego, rodzina usunęła z listy swoich członków. I wydarzyło się to nie w 2000 roku, tylko jeszcze jesienią 1999. Mówi się, że zdanie rodziny w tej sprawie było jednoznaczne borę trzeba spławić. Oznaczało to, że całą swoją polityczną krzątaniną i co najważniejsze wywiadami i komentarzami na każdy temat Biereszowski zmęczył tanie wale, Wołoszyna i Abramowicza. Uznali, że przynosi im więcej szkód niż pożytku. I gdy tylko groźba utraty władzy oraz aresztowania ich samych przestała być poważna, zaczęli stopniowo odsuwać od siebie niedawnego przyjaciela. Bierzewskiego oburzało to, że ci, którzy przyczynili się do zwycięstwa Putina, nie zostali nagrodzeni, a ci, którzy byli jego wrogami, nie zostali ukarani. Przecież tak właśnie zrobiono w 1996 roku, gdy Bierzewski i Gusiński mobilizowali oligarchów, by poparli Jelcyna. Po zwycięstwie zostali za to obdarowani. Telewizja Gusińskiego NTW otrzymała koncesję na nowe częstotliwości i od tej pory miała ogólnokrajowy zasięg, Berezowski zaś został mianowany zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Ale w toku kampanii 1999-2000 Bierezowski i Gusiński walczyli po przeciwnych stronach barykady. Wraz z Gusińskim w obozie przegranych znaleźli się także Primakow, Łuszkow i kilkudziesięciu gubernatorów. Ale nie pociągnęło to za sobą właściwie żadnych konsekwencji. Łóżkow pozostał na stanowisku mera stolicy. Primakow otrzymał zaszczytną synekurę, stanowisko szefa Izby Handlowo-Przemysłowej. Ich byli zwolennicy rozpuścili się w szeregach zwolenników Putina. Kreml postanowił ukarać jedynie Władimira Gusińskiego, magnata medialnego, który agitował przeciwko Putinowi i prowadził przeciwko niemu wojnę informacyjną. Gusiński jeszcze zimą 2000 roku miał wyzywająco rzucić Putinowi, że nigdy nie uda mu się zdobyć prezydentury bez wsparcia jego telewizji NTW. I jeszcze Putina obrażano. W programie satyrycznym Kukły porównywano go do Zacheuszka, bohatera opowiadania Hoffmana. To nic osobistego, po prostu biznes, mówił Wołoszyn, kiedy zaczynało się karanie Gusińskiego. Cały jego biznes był obciążony gigantycznymi kredytami, miał ponad miliard dolarów długu wobec państwowych firm. Ale za każdym razem, gdy zbliżał się termin spłaty kredytu, Gusiński organizował prewencyjny atak informacyjny na kredytodawcę i ten niezwłocznie prolongował kredyt na ulgowych warunkach. Dlatego, żeby odegrać się na medialnym magnacie, nie trzeba się było specjalnie wysilać. Wystarczyłoby po prostu zabrać mu wszystko za długi. Sytuacja jednak rozwijała się inaczej. Już miesiąc po inauguracji Putina prokuratura generalna wszczęła przeciwko Gusińskiemu postępowanie karne, on sam zaś został aresztowany i umieszczony w Butyrkach, sławetnym moskiewskim więzieniu śledczym. To nie było konieczne, można się było bez tego obejść wspominają pracownicy Kremla, ale reguły gry ustanawiali już siłowicy z otoczenia prezydenta. Za to Bieryzowski był zadowolony. W dniu zatrzymania Gusińskiego nie skrywał satysfakcji. Trzeba wsadzić Gusia, żeby zrozumiał, żeby zrozumiał, powtarzał. Inni rosyjscy biznesmeni byli w szoku. Oligarchowie napisali wspólny list z żądaniem wypuszczenia Gusińskiego. Jedynym człowiekiem, który go nie podpisał, był Berezowski. W chwili aresztowania Gusińskiego, Putin przebywał z oficjalną wizytą w Hiszpanii i na pytanie dziennikarzy, co się dzieje z Gusińskim, odpowiedział, że nie wie, ponieważ nie może dodzwonić się do prokuratora generalnego. Gusiński przesiedział za kratkami zaledwie trzy dni. Do jego celi przyszedł Michał Lesin, minister do spraw prasy, radia i telewizji. Podpisali porozumienie, zgodnie z którym oligarcha miał wyjść na wolność, w zamian miał oddać telewizję NTW. Gusiński został wypuszczony i niezwłocznie wyjechał z Rosji, po czym opublikował podpisane w areszcie porozumienie. To był potężny cios dla międzynarodowego wizerunku Putina, który dopiero co wrócił z reklamowego turnę po Europie. Władimir Gusiński, po opuszczeniu Rosji, rozpoczął antyreklamowe wojaże. Opowiadając o tym, jak straszny jest nowy rosyjski prezydent. Putin był rozdrażniony nie tyle ordynarnością przeprowadzonej operacji nikt z jej organizatorów nie został ukarany ile wywołanym przez nią skandalem. Dlatego też wydał polecenie, by wstrzymać się z przejęciem telewizji Gusińskiego, dopóki sprawa trochę nie przeschnie. Aresztowanie Gusińskiego wypuściło Gina z butelki. Prawie u wszystkich przedstawicieli biznesu, a więc jak przyjęło się mówić w epoce Jelcyna oligarchów, zaczęły się kontrole, rewizje, zatrzymania dokumentów i sprzętu. Oczywiście nie była to zaplanowana operacja, po prostu siłowicy z otoczenia Putina w ten sposób odczytali sygnał nadany przez szefa: Trzeba zaprowadzić porządek. Również w późnych Jelcynowskich czasach prokuratura nierzadko wszczynała głośne śledztwa. Apogeum wojen z oligarchami datuje się na koniec lat 90., ale teraz antyoligarchiczne akcje zaczęły wyglądać na znak nowych czasów. Ich hasło w swoich tytułach sformułowała gazeta Komiersant, wchodząca w skład medialnego holdingu Bierzowskiego. Raz za razem publikowała na pierwszej stronie nagłówki zaczynające się od słów przyszli po, co było czytelną aluzją do czasów stalinowskich represji. Swoją drogą, jeśli rozpatrywać każdy z tych przypadków osobno, staje się jasne, że żadnych stalinowskich represji w roku 2000 nie było. Każdy z przypadków opisanych jako przyszli po rozpadał się już na etapie śledztwa. Za każdym bowiem razem chodziło o zwyczajny haracz. Pierwszy nagłówek komiersanta z tej sławetnej serii brzmiał w całości – przyszli po Alek Pierowa. A tekst mówił o rewizjach w największym w kraju koncernie naftowym Łuk Oil. Łuk Oil podczas wyborów finansował polityczną konstelację wokół Primakowa i Łuszkowa, ale w rzeczywistości nie było w tym żadnej polityki. Wszyscy posłowie związani z Łuk Oilem uciekli od Primakowa jako pierwsi. Od razu odmówili wejścia w skład klubu OWR i utworzyli grupę Regiony Rosji, a następnie aż do fuzji z jedną Rosją głosowali solidarnie z jednością. Jeśli zaś chodzi o prokuratorskie kontrole w Lukoilu, zgodnie z dość rozpowszechnioną legendą, zainicjował je pewien znany bankier. Powołując się na przyjaźń z Putinem jeszcze przed wyborami do Dumy w 1999 roku, przyszedł do szefów Lukoilu i poinformował ich, że zbiera pieniądze na polecenie Kremla. Dostał około 50 milionów dolarów. A żeby łuk Oil po wyborach nie zechciał odzyskać swoich pieniędzy, przedsiębiorczy bankier wystawił koncern prokuraturze generalnej. Zarzuty organów śledczych wobec firmy zostały wkrótce oddalone, a razem z nimi również i pragnienie prezesa oraz głównego akcjonariusza Łuk Oilu, Wagita Alekpierowa, by odzyskać swoje 50 milionów dolarów. Kursk tonie. Brak kontroli nad nową władzą tak drażnił Bierzowskiego, że zdecydował się podjąć kroki ostateczne. Chciał zmusić Putina, by ten zaczął go słuchać, ale wyczerpawszy wszelkie metody werbalnej perswazji wrócił do swojego charakterystycznego stylu. Zaczął wszczynać awantury. Tydzień po tym, jak gazeta Kommersant zaczęła kreować nowy imidż putinowskiej Rosji, publikując na pierwszych stronach nagłówki Przyszli po, Berezowski ogłosił, że oddaje mandat i opuszcza parlament. Nikt nie wiedział, do czego mu to potrzebne i co kombinuje. Publicznie Berezowski ogłosił, że planuje utworzyć realną opozycję i zamierza poświęcić na to wszystkie siły i środki. I faktycznie szybko wszedł w konflikt z Kremlem. Okazją ku temu, a zarazem pierwszą poważną próbą dla nowego prezydenta, stała się katastrofa atomowego okrętu podwodnego Kursk. Zatonął on 12 sierpnia 2000 roku, 97 dnia pierwszej kadencji Władimira Putina na Kremlu. Prezydent początkowo nie uznał awarii za coś ważnego i pojechał na urlop do Soczi. Wojskowi meldowali, że wszystko jest pod kontrolą, nie ma się o co martwić, dosłownie za chwileczkę wszystko będzie w porządku. Akcja ratunkowa zaczęła się następnego dnia, i wtedy stało się jasne, że 118 członków załogi znajduje się w śmiertelnej pułapce na głębokości 108 metrów. Putin przerwał urlop i wyjechał z Soczi dopiero po pięciu dniach. Media poddały go za to miażdżącej krytyce. 22 sierpnia, gdy stało się jasne, że wszyscy marynarze zginęli, Putin udał się na spotkanie z ich rodzinami do Vidiajewa, osady marynarzy północnej floty podwodnej w obwodzie murmańskim. Spotkanie to okazało się dla niego niezwykle trudne. Bliscy krzyczeli i płakali, obwiniając Putina i wojskowych o bezczynność, o to, że dowództwo zwlekało z podjęciem akcji ratunkowej i do tego nie chciało przyjąć pomocy z zagranicy. W odpowiedzi Putin trzykrotnie oskarżył telewizję, powiedział, że ona kłamie oraz ludzi, do których telewizja należy. Na początku rozmowy zagrzmiał: Tam w telewizji są ludzie, którzy dziś krzyczą głośniej od innych i którzy w ciągu dziesięciu lat niszczyli tę samą armię i flotę, w której dziś giną ludzie, a dziś są pierwsi do obrony tej armii, ale ich celem jest dyskredytacja i ostateczny rozpad armii i floty. Przez kilka lat nakradli pieniędzy, a teraz kupują wszystko i wszystkich. Przyjęli takie ustawy. W środku spotkania Putin znowu wrócił do tego tematu. Nakradli pieniędzy, kupili środki masowego przekazu i manipulują opinią publiczną. I podsumował na pożegnanie: Schemat ich działań i logika są bardzo proste bardzo proste. Wpływać na audytorium i w ten sposób pokazywać dowództwu sił zbrojnych, władzom politycznym kraju, że ich potrzebujemy, że mają nas w garści, że powinniśmy się ich bać, słuchać i zgadzać się z tym, że oni wciąż będą okradać kraj, armię i flotę. Oto prawdziwy cel ich działań. Ale nie możemy im od tak powiedzieć: przestańcie, choć tak powinno się powiedzieć trzeba to zrobić umiejętnie. Precyzyjnie i w odpowiedniej chwili samemu zacząć realizować politykę informacyjną. Ale to wymaga sił, środków i dobrych specjalistów. Podczas spotkania nie pozwolono używać dyktafonów, jednak Stenogram tydzień później opublikowało pismo Komersant Włast należące do holdingu Borysa Bieryzowskiego. Kilka dni później w prime time na kanale ORT, również kontrolowanym przez Bierzewskiego, wyemitowano program Siergieja Dorienki, tego samego, który rok wcześniej opowiadał o operacji biodra Primakowa, co obniżyło notowania starego premiera, a tym samym pomogło Putinowi zostać prezydentem. Dorienko analizował wypowiedzi Putina na temat Kurska i oskarżył go o kłamstwo. Wyemitował m.in. fragment nagrania audio ze spotkania z krewnymi ofiar Kurska, którego papierowy zapis opublikowała władz. To był ostatni program Dorienki. Niezwłocznie został usunięty z ramówki. W redakcji programu Wrymia... Obecnie głównego prokremlowskiego programu kanału I, do dziś z ust do ust przekazywana jest pogłoska, jakoby po tym programie w reżyserce rozległ się dzwonek telefonu i że dzwoniącym był sam Putin. Uznał, że retoryka ORT to zdrada. Nie wybaczył jej Bierzewskiemu nigdy. Odebranie Bierzewskiemu ORT nie wymagało wielkich wysiłków. Jak później w londyńskim sądzie zeznał Wołoszyn podczas procesu Bieryzowskiego przeciwko Abramowiczowi, zadzwonił po prostu do dyrektora generalnego stacji Konstantina Ernsta i poprosił, by ten nie liczył się już ze zdaniem Bieryzowskiego. Brzmiało to mniej więcej tak: Kostia, od teraz zapominasz o wytycznych Bieryzowskiego, nie słuchaj go dłużej. W przeciwnym wypadku to my będziemy podejmować decyzję. To było całkowicie legalne, ponieważ Bieryzowski miał tylko 49% udziałów w telewizji ORT, a państwo było w posiadaniu 51%. Strategiczny akcjonariusz postanowił upomnieć się o swoje prawa. Poinformował Wołoszyn i zaczyna samodzielne zarządzanie stacją. Bieryzowskiemu zaś powiedział, to koniec koncertu. Właśnie tę frazę z rozmowy telefonicznej były szef administracji przypomniał w sądzie w Londynie. Oznaczało to, że od teraz Bieryzowski nie może dzwonić do stacji i wydawać jakichkolwiek poleceń. Redaktorom zabroniono go słuchać. Ze wszystkich pracowników ORT zbuntował się tylko Dorienko. W konsekwencji natychmiast pożegnał się z firmą. Pod koniec sierpnia Wołoszyn przekazał Putinowi, że Bieryzowski domaga się prywatnej audiencji. Putin się zgodził, ale było to zupełnie inne spotkanie niż do tej pory. Putin nie był nawet chłodny. Obojętnie i niewzruszenie wyjaśnił Bieryzowskiemu, że ten dłużej nie będzie kontrolował ORT i jeśli chce, może sprzedać swoje udziały, a jeśli nie, może je sobie zatrzymać. Ale i tak nie pozwolą mu na nic. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl